Witam w programie Surfuję, szanuję, w którym będziemy poznawać zagadnienia dotyczące praw i obowiązków użytkownika sieci. Zobaczymy, jak powinien zachowywać się użytkownik internetu oraz poznamy zagrożenia, jakie niesie za sobą nieroztropne korzystanie z sieci. Każdy z nas lubi surfować po internecie, ale czy zasiadając przed komputerem, zastanawiamy się, czym jest i jak działa internet? Internet jest ogólnoświatową siecią, która przez cały czas łączy ze sobą miliardy komputerów i serwerów na całym świecie. Powstała pod koniec lat 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych i początkowo nazywana była Arpanetem, wykorzystywanym przez amerykańskie wojsko. Pierwsze internetowe połączenie Polski z ogólnoświatową siecią nastąpiło w 1990 roku, wykorzystując łącze satelitarne. Obecnie w Polsce łączność z internetem posiada 63% gospodarstw domowych. Internet to bardzo wszechstronne narzędzie, dzięki któremu korzystamy z różnych usług, takich jak poczta e-mail, komunikatory, serwisy multimedialne, sieci peer-to-peer, -peer, bankowość elektroniczna i wiele innych. Każdy użytkownik internetu powinien znać podstawowe zasady korzystania z sieci i ich przestrzegać. Zbiór tych zasad nazywamy etykietą. Nie posiadam konkretnego autora, jest tworzony przez internautów. Etykieta są to reguły, które stanowią o kulturze w komunikacji z innymi użytkownikami. W sieci tylko pozornie możemy czuć się bezkarnie, jednak notoryczne łamanie zasad etykiety wiąże się z przykrymi konsekwencjami, jak na przykład zablokowanie użytkownika zwane potocznie banem. Aby przestrzegać podstawowych zasad etykiety, należy nie spamować, czyli nie zamieszać treści niepożądanych, nie pisać wielkimi literami, nie używać niestandardowych czcionek, nie nadużywać symboli graficznych i interpunkcyjnych. Warto natomiast zrozumiale formułować swoje wypowiedzi unikać pisania zbędnych komentarzy, być wyrozumiałym dla innych oraz okazywać kulturę w każdej sytuacji. Znamy już podstawowe zasady etykiety, lecz w internecie nie można nikomu w 100% ufać. Warto więc poznać kilka porad jak bezpiecznie korzystać z internetu. Zawsze posługuj się nikiem, czyli internetową ksywką. Chroń swoje dane. Nie podawaj swoich danych nieznajomym. Nie pisz, gdzie mieszkasz ani gdzie chodzisz do szkoły. Nie zapomnij się wylogować. Odchodząc od komputera pamiętaj, aby wylogować się z poczty czy portalu społecznościowego. Uważaj na osoby poznane w sieci. Jeśli coś w sieci cię niepokoi, rozmawiaj o tym z rodzicami bądź opiekunem. Możesz także za darmo i bez obaw porozmawiać z ekspertami na stronie helpline.org.pl. Za każdym razem, gdy korzystamy z internetu, pamiętajmy, żeby z rozwagą posługiwać się nim stosując zasady etykiety. Zapewniamy tym sobie bezpieczeństwo w sieci. Mam nadzieję, że program ten przybliżył Wam zagadnienia dotyczące praw i obowiązków użytkownika w sieci. Dziś to wszystko w programie. Dziękuję, do zobaczenia.